Mariusz Korpoliński, program Pora Korpola, telewizja regionalna RTV. Witam, kłaniam się w ostatnim naszym spotkaniu w 2017 roku. Ćwierć wieku temu artysta, który będzie za chwilę moim rozmówcą, wydał swoją debiutancką płytę, więc to jest dla niego rok jubileuszowy, ale można powiedzieć, że jest na przełomie takich dwóch ważnych jubileuszy, bo jubileusz 35-lecia, trudno w to uwierzyć, mi cały czas istnienia jego zespołu obchodzić będzie za kilkadziesiąt godzin, czyli w 2018 roku. Porozmawiamy sobie, na ten wywiad czekałem bardzo długo, nie było łatwo zaprosić mojego dzisiejszego gościa, bo to człowiek niezwykle zapracowany, a swoją pracę właściwie dzieli pomiędzy wszystkimi kontynentami na świecie. Na poważnie, no prawie wszystkim. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Peter Wiwczarek z grupy Vader. Zapraszam, generale. Witam serdecznie. Och, dziękuję. Bałem się, że będę cały wywiad na stojąco będzie musiał być. Witam, generale. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteś, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Tyle kombinowałem, dzwoniłem. Słyszę ciągle, wiesz, zadzwoń, jestem w Kopenhadze. Wiesz co, teraz jadę gdzieś. Jesteś bardzo zapracowanym człowiekiem od 35 lat. Może nie od 35 lat, ale od 25 lat całe moje życie to głównie podróże, głównie koncerty. Heavy metal na tym polega. Generalnie ujmując, heavy metal to scena, heavy metal to koncerty, trasy, granie na żywo, a więc podróże. To się generalnie nie zmieniło. Chciałem w trasie trzeciego roku. To wtedy tak naprawdę po raz pierwszy wyjechaliśmy na dużą trasę i od tego roku średnio poniżej setki nie schodzimy. Średnio poniżej setki rocznie, także trochę tych koncertów było. Masakra, ciężko mi to sobie wyobrazić. Podczas tych podróży fajne rzeczy się dzieją. Ja tu sobie zapisałem kilka pytań, chciałbym zacząć tak chronologicznie od Olsztyna, ale już powiedziałeś o podróżach, więc jeżeli pozwolisz, bo ja sobie odnotowałem dwie historie związane z twoją podróżą samolotem. Czy to prawda, że kiedyś podróżowałeś z ojcem dyrektorem jednym samolotem? A tak, tak. Lecieliśmy do Stanów Zjednoczonych i nasz ówczesny akustyk, Yogi, rozpoznał go. No pamiętam, że ja akurat tak nie bardzo byłem zorientowany wówczas w tym temacie. Oczywiście ojciec dyrektor był już personą znaną, ale nie aż tak znaną jak dzisiaj. Ta twarz oczywiście była bardzo charakterystyczna. I kiedy się pojawiła uśmiechnięta gdzieś obok, przechodząca ku hotelu, no to wtedy robiła wrażenie. Oczywiście w cywilu, nie w mundurze. A także to mówię, to większe wrażenie to zrobiło na moim koledze. No. Ile energii musiało być na jednym pokładzie samolotu, zamknięci w puszce nad oceanem. Plus i minus. Duże zwarcie emocjonalne musiało być. Jestem ciekaw, czy on wiedział, z kim leci samolotem, ale obawiam się, że jego znajomość popkultury może być jednak nie do końca tak zaangażowany, może nie jest w branżę muzyczną. Jestem olsztynianinem, ale od dobrych, no już prawie 20 lat mieszkałem troszeczkę w dobrym mieście, a od już ponad 15 lat mieszkam w swoim domu, gdzieś tak pomiędzy Lidzbarkiem a Ornetą. Czyli no, to jest już dobre 70 km do Olsztyna. Także jeżeli się wybieram w te rejony, to już jest praktycznie wyprawa cała. A ponieważ na tę wyprawę nie zawsze mam czas, dlatego bywam tutaj gościnnie od czasu do czasu. Korzystam raczej z okazji, tak jak na przykład dzisiaj. Bardzo miło, dziękuję. Fajnie, że wpadłeś. Słuchaj, Olsztyn, ja nie wiem, czy zdaję sobie sprawę, jak dużo tobie zawdzięczę. Ja cię trochę będę komplementował, bo jeżeli pozwolisz na to, biję czoło pokłony. Najbardziej znanym i popularnym sportowcem wywodzącym się z naszego regionu jest dziś bez wątpienia Jasia Jędrzejczyk, mistrzyni MMA, ale najbardziej znanym artystą, który powiedziałem, że prawie na wszystkich kontynentach koncertował. Artystą no jesteś ty. No, otrzymałeś specjalną nagrodę. To chyba była nawet nagroda pieniężna, Sowita Koperta 10 lat temu. Tak, tak, tak. Dach sobie dzięki temu odremontowałem, pamiętam. Także no na pewno miłe to było, chociaż był to czas, kiedy już w Olsztynie tak naprawdę nikt z Vadera nie mieszkał. No ale lepiej późno niż wcale, jak mówię przysłowie. Także zawsze to jest jakiś miły gest. No, aczkolwiek nie tworzę tej muzyki, nie gram po to, żeby dostawać jakiekolwiek nagrody. Dla mnie nagrodą jest to, że do tej pory mogę czynnie uczestniczyć, grać i mam fanów, i to już w różnych pokoleniach. Fanów, znawców. No wręcz bierz, tak. Bierz tak. Skromnością cały wręcz czas. Wręcz tak. To nawet nie chodzi o skromność, to chodzi o nastawienie. No tak.
Po prostu no, lubię grać i jeżeli mogę to robić i jednocześnie z tego utrzymać, to kiedyś to było w sferze tylko i wyłącznie marzeń sennych. Mm. Patrzyłem na jakieś plakaty zespołów znanych i no tak, to fajnie by takie było. Tak. To był plakat, który wisiał u ciebie w pokoju, znaczy nie ten akurat może, ale... Jeszcze wtedy nie było, dokładnie, ale tak, mniej więcej te czasy. Mm. Zresztą do tej pory jestem wierny temu zespołowi. No i kto by pomyślał, że dojdzie do tego, że będę razem z tym zespołem grać na jednej scenie. Zdarzyło mi się to trzykrotnie już w tej chwili. Zastanawiam się, czy ktoś taki jak ty, zostawiając na chwilę muzykę, ekstremalną, brutalną, nie trafiającą do każdego odbiorcy, i z pełną świadomością zakładając ten zespół, nie szedłeś po jakiejś najniższej linii oporu, nie byłeś artystą grającym na dyskotekach. Poszedłeś konsekwentnie, ale czy ktoś taki jak ty nie powinien być dzisiaj podawany za przykład młodym ludziom? Chciałbym, żeby Vader trafił do książek, ale niekoniecznie może związanych z historią czy z muzyką, ale takich motywujących, ponieważ słowo konsekwencja jest chyba słowem, którego jesteś uosobieniem. To, co przeszkodą jest tutaj, to, co zawsze było w muzyce metalowej, chyba to, co towarzyszy tej muzyce od samego początku, czyli muzyczna agresja, pewien, no, głośność sama. Jest to muzyka, która no, powinna być odbierana, grana głośno. I to jest jakiś taki atrybut, który jest przypisany tej muzyce i oczywiście można sobie po cichutku słuchać metalu, ale emocjonalnie, a tylko tak można odebrać tę muzykę właściwie. Odbiera się głośno na scenie, najlepiej na żywo na scenie. I image towarzyszący, czyli skóry, ćwieki, do tego jeszcze teksty, które trącają bardzo różne sfery, od piekła po niebo, wszelkiego rodzaju krew, trupy, to są oczywiście symboliczne rzeczy wykorzystywane, ale no, są nieodłączne, jeżeli chodzi o muzykę metalową, w całym swoim wachlarzu różnych podstylów muzycznych. I to dla wielu jest barierą nie do przejścia. Kiedyś dla nas właśnie to było takim sitem elitarności, że ktoś, kto nie mógł tego zdzierżyć, nas się nie nadawał. My czuliśmy się przez to wyjątkowi, ponieważ dla nas było to czymś wyjątkowym. To było więcej niż muzyka. To było nawet więcej jak subkultura, bo to cały strój, to wszystko no, to było jednym wielkim życiem. Takim. Metalowiec to nie był tylko człowiek, który się ubrał w skórę, koszulkę, poszedł sobie na koncert i potem nie ubierał się do szkoły czy do pracy inaczej. On był cały czas taki. Potem to się troszeczkę zmieniło wraz z wielkimi sukcesami takich kapel jak Metallica na przykład. Cała muzyka stała się po prostu jednym z elementów biznesu. To też z kolei doprowadziło do jakichś rozłamów wewnątrz podziałów. Niektórym się to podobało, no bo czemu nie być sławnym, znanym, mieć dużo grosza i radzić sobie spokojnie w życiu i na dużych scenach, a inni woleli jednak utrzymać tą elitarność. Paradoksalnie potem stali się znowu jakby tą elitą, bo mówię to oczywiście o muzyce black metalowej, która traktowała w ogóle wszelakie przejawy działania publicznego, czyli koncerty, koszulki, w ogóle jakieś takie rzeczy, jako zdradę w ogóle wszelkich idei metalowych. No i stworzyli gatunek jakby skandynawskiego black metalu, który dziś również jest też bardzo popularny i też jest jednym z najlepiej sprzedających się towarów, dosłownie. I już to przestało przeszkadzać. No. Także mówię, no to ta muzyka ciągnie za sobą zawsze jakieś takie emocje i to nie jest dla każdego zrozumiałe. Dla innych jest wręcz wykorzystywane przeciwko. Zespół Vader, podejrzewam, że gdybyśmy osiągnęli taki sukces grając troszeczkę inną muzykę w innym charakterze, na pewno byłoby o nas głośniej i na pewno częściej można byłoby nas zobaczyć, czy w telewizji, czy więcej ludzi, że tak powiem, oficjeli chwaliłoby się istnieniem takiego zespołu. A my gramy to, co gramy od dawna. Oczywiście sukcesem niewątpliwie jest to, że właśnie istniejemy i że gramy na całym świecie i na całym świecie mamy swoich fanów, wydajemy płyty. A to, że no, nie konkurujemy z Madonną, to nikt tego nie chciał, ale nikt tego nie potrzebował. Ale z drugiej strony na przykład mamy zespół Behemoth, który osiągnął absolutnie niebanalny sukces, bo naprawdę osiągnął poziom kapel legendarnych już.
jeżeli chodzi o sukces komercyjny. Peter, stoicie na tej samej półce. Więc ten poziom twój, czy jeszcze Decapitated bym dorzucił jako takiego zespołu, który... Jak najbardziej. To są takie trzy okręty flagowe chyba polskiej sceny. No ja bym tych okrętów, ja bym całą flotę złożył, bo tych zespołów jest na pewno więcej, tylko podobnie jak, no mówię, sukces komercyjny jest tutaj jakby priorytetowy, jeżeli chodzi o nagłośnienie zespołu. Behemoth zawsze będzie wyżej, ponieważ on osiągnął ten sukces medialny, w sensie no, klipów, sprzedaży płyt, no, to wszystko, co ze sobą ciągnie, no, sukces komercyjny. Natomiast wiele zespołów, no, wspomniałeś choćby Decapitated, Vader, czy no, nie, Hater, żebym dorzucił, czy Riverside. Też taki, no może trochę metalowy, ale jest to jednak mocno rockowy, czasami potrafi mocno zagrać na rockową nutę. Ma niebanalną publiczność i osiągnął niebanalny sukces, ale może no komercyjnie w tej chwili to się jeszcze tak by jedno do drugiego nie ma. Wracam do czego zacząłem. Właściwie pytanie, bo trochę odbiegłeś od tego, ale fantastycznie opowiadałeś, nie chciałem ci broń Boże przerywać, broń Boże powiedziałem. Dasz, ale zniesiesz to? Słuchaj, rozgrzeszyłeś mnie. Pytam teraz o to słowo konsekwencja. Powiedziałeś Madonna. No przykład zupełnie z kosmosu. Przecież właściwie raczej wasze płyty na jednej półce może by się nie do końca dobrze prezent. Chociaż czemu nie? Jeżeli mogę przerwać, pamiętam trasę z Morbid Angel, to był 96 rok. Pierwsza trasa duża chyba z Mauserem, kiedy główną piosenką i płytą, że tak powiem, płytą trasy był Ray of Lights Madonna właśnie. I to tak jakoś niespodziewanie uderzyło, bo Madonna wiadomo, że była zupełnie jakby z innej bajki, a tu raptem płyta z takimi dźwiękami, że do tej pory wchodzi i to nie było tylko, i nie zrobiła tylko wrażenia na mnie, na docencie, czy na Treju, a na wszystkich. Wszyscy słuchali, no Skin pamiętam, gdzieś tam leciał, czy Ray of Light. Ale popatrz, Amy, Madonna... wszystko, może ta magia taka dosłownie, która tam się pojawiała, do tego te ambienty, to tak. piękna muzyka. No ale to tak mówię, że to Madonny. Konsekwencja. Madonna jest postacią konsekwentną. Ty jesteś człowiekiem niezwykle konsekwentnym. Szukam jakichś... jakichś pokładów tej konsekwencji, które trzeba w sobie mieć. Ja cierpię na brak konsekwencji, łapię stos rok za ogon. Jest wielu naprawdę zajebistych artystów, którzy przepadli gdzieś, nie zdali tego egzaminu ze słowa konsekwencja. Pochodzę z Płocka, tam był świetny band, Hazael. Tak. Kawał naprawdę dobrego, uczciwego metalu. Graliście razem przecież. No nie przetrwał próby czasu, teraz były jakieś próby reaktywacji, nawet nie wiem za bardzo, jak to wygląda po dzień dzisiejszy. Wiele bandów było naprawdę na wysokim poziomie, umiejętności, mieli fanów, wszystko działało. Czegoś im zabrakło, nie przetrwali tej próby czasu. Jaka jest recepta na to, by przetrwać te kryzysy? Przecież miałeś wiele kryzysów przez te 35 lat. Znaczy spróbuję, bo nie jesteś pierwszy, który mnie pyta o przepis na sukces, mógłbym tak powiedzieć. No to tak, ukie to uproszczenie. Jedno z drugim wiąże. No uproszczenie, ale mniej więcej no, jedno z drugim się wiąże. To jest taka jakby mieszanka różnych zdarzeń. Troszkę szczęścia, upartości. No, w moim przypadku na pewno jestem człowiekiem upartym, jeżeli chodzi o to, co robiłem. I no, przede wszystkim wierzyłem w to, co robię. Kierunek, ten kompas od samego początku nie był wyznaczony na sukces, tylko na podążanie ścieżką tego, co chcę, tak jak chcę przedstawiać, a chciałem przedstawiać swoje emocje przez taką właśnie muzykę, przez ekstremalny metal. Czasami to pomagało, czasami przeszkadzało w całym tym dorobku, ale mówię, przez tyle lat ten kompas mi pokazuje ten jeden punkt, do którego dążę. Zbaczałem z drogi, ale nie za wiele. Niektórzy mają mi to za złe, że jakby jestem za mało otwarty, ale mówię, gdyby porównać płyty, no oczywiście nie mówię o ludziach, dla których AC/DC, Metallica, Vader to samo, po prostu hałas. Tylko mówię o metalowcach, no, ludziach, którzy potrafią wysublimować te różnice. Nie można powiedzieć, że nasze płyty są takie same, ale stylistycznie staramy jednak się utrzymać, jesteśmy Vader. I oczywiście nie byłoby wielkim problemem, żebym zaczął raptem sobie układać coś inaczej i grać to, co byłoby, na przykład łatwiej byłoby osiągnąć komercyjny sukces. Pamiętam, jak bardziej na zasadzie jakiejś ciekawości, trochę eksperymentu, w studio nagrałem utwór, który był takim jakby no, utworem reklamującym grę Wiedźmin. To było jak w tym czasie, kiedy
gra wychodziła po raz pierwszy, jeszcze nie wiedziałeś, że będziesz wielkim sukcesem tej gry, to w tej chwili to jest już naprawdę, to jest ogromny sukces światowy naszych grafików komputerowych, ale wówczas to było takie fajne połączenie, bo gra była polska, powieść była polska, czyli cały ten tło. No i fajnie byłoby, żeby zespół, który stworzył jakąś piosenkę promującą, też był polski, a do tego oni chcieli z przytupem coś, no to... Sorry, to jest jeden z najlepszych klipów. Pasuje jak ulał. Pasuje jak ulał. I bardzo wielu ludzi, bo ten kawałek do tej pory bardzo często jest wykrzykiwany przez publiczność i od czasu do czasu go zagramy. I wielu próbowało jakby skłonić, że o proszę bardzo, powinieneś pójść w tym kierunku, ale to nie jest Vader. Mówię, to w zasadzie ja, posiłkując się nazwą Vader, stworzyłem ten kawałek, no, wspólnie oczywiście z zespołem, no, w zasadzie z bębniarzem, który zrobił tam ścieżki dźwiękowe, które są również oparte o bębny, które z kolei ja wykorzystałem z soundtracków oryginalnych z gry, czyli te tomy, podkłady. Chciałem, żeby to troszeczkę nawiązywało do oryginalnego soundtracku gry. No faktycznie to się udało, ale mówię, to był eksperyment, to był taki raczej z ciekawości bardziej. Słuchaj, posunę się może trochę za daleko, ale nie byłbyś się, może inaczej, lubisz te eksperymenty czy nie, bo wydaje mi się, że artyści związani ze sceną metalową są trochę niewolnikami własnego gatunku stylu. To znaczy jest to tak zamknięty pod względem właśnie wizualnym, jak mówisz, skóry, ćwieki, pod względem artystycznym. Wiesz, kiedy jazzman sobie ucieknie w funk, nikt nie będzie miał do niego problemu. Kiedy muzyk rockowy sobie nagra nagle jakiś... Wiesz, Madonna może sobie zmieniać te gatunki, prawda? Może sobie zmieniać. Jest otwarty. A muzycy związani ze sceną metalową no trochę są jednak niewolnikami własnego gatunku i stylu. Ale to jest też kwestia wyboru. Poza tym... No... Tak można byłoby powiedzieć jeszcze w latach 90. A dzisiaj, kiedy wiesz, ja obserwuję zespoły, które są prezentowane jako metalowe, chociażby nie wiem, scena islandzka czy fińska, niektóre kapele, to słuchaj, jakby ktoś taki zagrał na festiwalu metalowym gdzieś powiedzmy na początku lat 90., to zostałby wygnany z tej sceny prawdopodobnie za no, takie dźwięki. No, zdrada. To jest, wiesz, dokładnie, dosłownie traktowano by jako zdrada. Oczywiście każdy kij ma dwa końce, bo dzisiaj i zespoły, a raczej publiczność, która, że tak powiem, wymusiła, że tak powiem, w pewien sposób tą różnorodność zespołu, bo wielu z tych ludzi, którzy grają dzisiaj zupełnie inaczej, grało coś kompletnie innego wcześniej i być może po prostu obrali sobie ten kompas, o którym mówiłem, raczej bardziej na sukces. Stąd łatwo jest się przerzucić na coś, co akurat ten sukces im dało. Ale można symultanicznie... Typu In Flames na przykład, które są dzisiaj zespołami no, praktycznie popowymi, praktycznie mocno-rockowymi. No, Paradise Lost akurat wrócił troszeczkę bardziej do grania takiego, jak grali kiedyś na początku, ale był taki moment, kiedy chcieli być, jako zresztą nie pierwsi, nie ostatni, kolejnym Depeche Mode w tym kierunku. Ale to nie zawsze tak się da. Bo jeżeli zespół osiąga sukces dzięki publiczności metalowej, dzięki swojej no, ekstremalnej twarzy, to jeżeli potem raptem chce pokazać, przecież ja mam inną twarz, ja jestem otwarty muzycznie, to nie powinien się dziwić, że zostaje w policzek od tych ludzi, którzy chcieli posłuchać coś innego. Nie? Traci wiarygodność, to zrozumiała. Czyli, Z jednej strony traci, z drugiej strony nie, dlatego że no, jest część ludzi, którym się podoba to, że ktoś tak nagrywa. Powiedzą, że artysta się rozwinął na przykład. Ale to nie są tak naprawdę metalowcy. Tak powiem. Ja wiem, że część się nagrywa. Odwołałeś się do Adama, do Nergala i Behemoth wcześniej. Dobrze, Nergal, popatrz. Ale ma też dwie nogi. To znaczy z jednej strony możemy mówić o Behemothie, a z drugiej strony bardzo przyjemny, miły dla ucha, gdzieś trochę przywołujący Nicka Cave'a, projekt, który stworzył Sporter. Bardzo delikatny. Chciałem być, ale... Już mi nie wypada, dlatego że ja akurat Adama no, znam go jeszcze z wcześniejszych czasów i ten człowiek się przede wszystkim bardzo mocno zmienił. To jest dokładny przykład tego, jak woda sodowa potrafi troszeczkę pozmieniać w głowie. Czy może sukces komercyjny, o którym wspominałem. A może choroba. Nie chciałbym o nim rozmawiać. Chciałbym o Vaderze i o tobie. Mi nie wypada, bo to zawsze będzie traktowane jako, nie wiem, jakiś, że będę mówił czy z żalem, czy z czym. Ja po prostu nie rozumiem takiego postępowania. On ma to prawo robić, on sobie to robi, jego prawo.
A ciebie nie korci, żeby zrobić jakiś inny projekt, inną nogą, ale stanąć gdzieś w innym środowisku? Przecież zawsze można coś takiego zrobić. No trochę tam miałeś takie kolaboracje z Titusem na przykład, byłeś gościnnym muzykiem u Alberta Rosenfielda. Ale to nie jest Vader. No nie jest to. O tym właśnie mówię. No ale to wiesz, on też nie nazywa Behemotą swojego projektu Sporterem. Dobrze pamiętam. Ale sam Behemot się bardzo, bardzo mocno zmienił. No poza tym mówię, no nieważne. To stawmy tu kropkę, nie ma o czym mówić. Słuchaj, wróćmy jeszcze do tej fantastycznej historii związanej z latami 80., kiedy to wszystko się rodziło. Spotkaliśmy się dzisiaj, miałeś taką piękną czapkę, przeczytałem gdzieś w swojej książce. Masz tę piękną czapkę, chociaż nie wiesz, kto tam jest, może ci skroili. Tę książkę warto pokazać, niech naród zobaczy, pokażemy do kamery. Nawet jeżeli nie słucha się takiej muzyki, nawet jeżeli nie przepada się za taką stylistyką, nic w tym złego. Każdy niechaj słucha swojej muzyki. To jeżeli jest się z Olsztyna, to tę książkę koniecznie trzeba przeczytać, bo to jest bardzo dużo smaczków związanych z tamtym Olsztynem lat 80., z tamtymi problemami, które były tutaj w tym mieście i w tym kraju. Świetnie napisał to Jarek Szybryk. Tak, Jarek przede wszystkim, to jest jego zasługa, świetna ręka, świetny styl i naprawdę jest to biografia zespołu, ale czyta się zupełnie jakoś inaczej, jak powieść. Tak, dokładnie, bardzo dobrze to powiedziałeś. Powiem ci szczerze, że kiedy finalnie już oczywiście, no wiadomo, że wiele spotkań, wiele przegadanych rozmów, tylko ze mną, a przecież Jarek poświęcił wiele godzin na rozmowy z wieloma ludźmi, także to jest naprawdę chyba najbardziej obiektywne spojrzenie na zespół Vader, bo ja nie chciałem, żeby stworzyć kolejną książkę, która będzie oparta na własnych wspomnieniach. Gdybym ja chciał napisać własne wspomnienia, to bym napisał, może kiedyś napiszę. Ale tu chodziło o przedstawienie zespołu z jak najbardziej różnych perspektyw, co nie jest proste generalnie, nie jest proste i Jarek to zrobił. Jarek to zrobił. I w tej książce czytałem o wielu, wielu ciekawych przygodach, ale kilku rzeczy nie przeczytałem, o które ciebie zapytam. Ale wracając do tej czapki, mam nadzieję, że jest, że nikt jej nie zabrał. Żeby mieć metalową czapkę, jak wokalista Judas Priest, no to trzeba było udać się i kupić na dworcu, od kolejarzy i tam się doklejało znaczek, już było. Szło się po łańcuchu, który w sklepie się pytali, czy do łódki, no i był łańcuch. Taka partyzantka, taka praca chałupnicza, ale tak się hartowała stal. Tak to się wszystko zaczynało, ale rozmawiałem z Waldkiem Ziarkiem, tytułowanym tutaj nieformalnym menadżerem grupy Vader. Opowiadał mi pewną historię, jak graliście po raz pierwszy na Metalmanii bodajże i tam była taka historia, że zostaliście zatrzymani przez milicję obywatelską. Którzy to milicjanci, bo to były czasy wielu naszym potencjalnym młodym widzom, trudno w to uwierzyć, że kiedyś zatrzymywano za wygląd, za długie włosy, za skóry. Poczułeś pewnie jakąś milicyjną pałę na plecach, zdarzyło się. Ale to nie trzeba było jechać do Katowic, to wystarczyło wyjść na ulicę w Olsztynie, przejść koło kina Kopernik na Starówkę i być spisywanym kilka razy. Znaczy nie, no akurat może nie to, że tam za każdym razem pałką bili po plecach, bo to raczej na imprezach, tak na ulicy nawet milicjant nie mógł tak sobie pałką grzmotnąć za nic, no bo to po prostu nie można. Natomiast w sytuacjach, kiedy nikt nie widział, że coś, to zdarzało się często tam po plecach. No jakoś nikt nie płacze, ja jakoś po sądach nie próbuję teraz dochodzić praw i szukać tych ludzi, którzy nie uderzyli, że to jakieś tam, nie wiem, narzędzie systemu mijanego. Cieszę się, że to minęło i że już nie trzeba, chociaż wtedy człowiek widział tego niebieskiego ludzika, to mógł po prostu zejść z drogi i na tym się to kończyło. Natomiast dzisiaj nie wiesz, kto ci w bramie przebierają się za metalowców dzisiaj. Słuchaj, pytam, bo podobno trzech was zostało zatrzymanych, ale w momencie, kiedy oni zabrali was do radiowozu i dopiero nie było dyskusji, zabrali was gdzieś na komendę. Ja widzę, że ty nie pamiętasz może do końca tej sytuacji, ale dowiedzieli się, że tak, jeden pracuje w sądzie, drugi jest nauczycielem, trzeci coś, to w końcu minę im zbladł i grzecznie odwieźli was pod spodek w Katowicach. Taka historia podobno była. Tak, tak. Grześka z kolei złapali jeszcze jak wchodził na sam kąt, bo pomylił drzwi i trafił prosto na taki lokalny komisariat. Tak, tam przy spodku zrobione specjalnie. Tak. I to chyba nawet jest wspomniane w tej książce ta historia, jak tam miał chyba taką pieszczochę na ręku i coś tam on próbował tłumaczyć. Z Markiem Gaszyńskim to chyba jeszcze było dziennikarzem. Że on tu gra, a że miał troszkę takie dłuższe, kręcone włosy, jeszcze to tam coś tam ci milicjanci wspominali, że kurde, kiedyś to takie żeśmy włosy żeśmy takie obcinali, a teraz je wyrywamy. No. Także to było straszliwe, bo to takie
kupę pasków różnych ściekami. Większość to była prywatna robota. Ludzie poświęcali czas, żeby to zrobić, a potem to tracili. Ale to już był, ludzie niektórzy byli tak przygotowani do tego, że tak zwane ekrany, czyli takie tak, rysowane własne to, to były podwójne, jak ktoś zerwał, to pod spodem był drugi już gotowy. Miałem ekran na kurce jeansowej, ale nie było go podwójnego, ale to swoją drogą ciekawe, o czym opowiadasz. Słuchaj, pamiętasz, czytając w tej książce też bardzo dużo czasu poświęciłeś właśnie temu Olsztynowi lat 80. i jeżeli dobrze pamiętam z tej książki, to takim zespołem, który na początku wywarł jakiś na to wielkie wrażenie był olsztyński zespół Art Rock. Tak, najbardziej. Spotkałem ciebie na koncercie grupy Art Rock ze 3 lata temu w Olsztynie. Pamiętasz tamte czasy? Te pierwsze dźwięki, kiedy usłyszałeś i później pobiegłeś do babci, która kupiła ci gitarę basową, sprzedając harmonię dziadka. Dokładnie. Gdyby nie Art Rock, to nie wiem, czy w ogóle istniałby Vader, czy ja bym w ogóle się zainteresował do tego stopnia muzyką. A to był chyba pierwszy koncert jakoś tak po stanie wojennym w klubie Not. To jest w tej chwili chyba Plac Bankowy, tak to się nazywa jakoś tak u nas. Kiedyś From, klub From był zaraz obok. Wojtek From był gościem tutaj 2 tygodnie temu u mnie i również super. Wspominaliśmy twoją osobę. I pamiętam, jak stałem jeszcze od strony basizmu, że tego basista tak na mnie wpłynęło. Oczywiście muzyka. Dondal, Andrzej Dondalski. Tak, Andrzej Dondal. Dzisiaj gra w czerwonym tulipanie. I kurczę, no różne są losy, ale tamte czasy były inne i właśnie Art Rock, Krzysiek Zawistowski na tej gitarze, dla nas to był Gibson, nie, to był oczywiście jakiś, to była jakaś kopia, była jakaś może inny producent, ale tak to wyglądało, tak to grało. A grało niesamowicie, zresztą wspaniale muzyce do dzisiaj, strasznie miło wspomniałem ten czas, kiedy było w zeszłym roku chyba. Jak był koncert po powrocie w Androbanii z kolei, tam w tym rejonie, gdzie my też żeśmy grali z Vaderem, jeden z pierwszych koncertów, ale to już lata później, wiele długie. Miło było znowu usłyszeć te piosenki w tym składzie. No, słodziary mi przychodziły po pani. Cieszę się, że co jakiś czas widzę Art Rock wraca i gra koncerty, bo to jest naprawdę, to jest świetne wibracje. Opowiadasz z dużym szacunkiem. Zawsze bym miał wielki szacunek dla Art Rocka i za to, że byli świetnym zespołem, i za to, że dzięki nim ja mam takie życie, jakie mam. Ale kiedy opowiadałeś o Art Rock, ale też kiedy opowiadałeś o Judas Priest, o Morbid Angel, Six Feet Under i wielu innych zespołach, ja odnoszę wrażenie, że chociaż to już dzisiaj wielu z nich to twoi kumple ze sceny, to ty jesteś nadal takim zagorzałym fanem, prawdziwym, zaangażowanym. Rozumiesz tym samym drugą stronę, fanów Vadera, którzy przychodzą. Znajdujesz zawsze czas, żeby podpisać płytę, pogadać, przybić piątkę. Opowiadasz w tej książce, że idziesz na jakiś koncert, prywatnie, chcesz zobaczyć, ale ludzie podchodzą, kojarzą Vadera i summa summarum zobaczysz, jeden utwór poświęcasz cały czas swoim fanom. To jest bardzo godne szacunku, bo ja widzę wielu dzisiaj współczesnych artystów przez małe A, ludzi, którzy zostali wyprodukowani przez jakieś reality show, zdobywają sceny, grają na jakichś imprezach plenerowych i widzę taki pogardliwy stosunek do publiczności. I nie jestem tego w stanie absolutnie zrozumieć ani zaakceptować. Nie godzę się na to. I wy, którzy jesteście jako zespół Vader odbierani przez laików, ludzi, którzy nie są zaangażowani w tę scenę, podkreślam, nie muszą. Jako istne wcielenie zła wszelakiego, macie tak wielki szacunek do swoich widzów i własnej publiczności, że chciałbym, żeby wielu tych, którzy dzisiaj uchodzą za gwiazdy, od was się tego nauczyli. Słuchaj, muzyka przestała być już tylko, no u nas jest człowieka hobby, powiedzmy, jako jakieś spełnienie, czy może jakieś wyzwolenie. Dla mnie osobiście to było odskocznie. Ja byłem takim, taką szarą myszką do czasu licealnych, czyli do tego momentu, tego przełomu między 8 klasą szkoły podstawowej a 1 klasą licealną. Czyli tak właśnie tak mniej więcej 14-15 lat, kiedy zacząłem z kolegami słuchać już takich zespołów, to był Black Sabbath, czy Deep Purple, czy wtedy hard rockiem nazywaliśmy. Dla mnie to była taka odskocznia do jakiegoś zupełnie innego świata. Wszystko to wokół było generalnie takie szare, niewiele się działo. Natomiast kiedy grało się z zespołem, nawet jeszcze nie koncert na próbie, człowiek zamykał oczy, to był na tym plakacie, który widziałem. To po prostu te dźwięki, to były totalne wrażenie. Tylko ciężko coś takiego wytłumaczyć komuś, kto o tym nie ma pojęcia albo sam nie spróbował. Mm-hmm.
I z drugiej strony ciężko, nie wyobrażam sobie, że można było dobrze grać muzykę metalową, nie będąc jednocześnie jej fanem. Ja wiem, że dzisiaj wiele osób gra muzykę i bardzo głośno oficjalnie mówią, że ja to metalu w ogóle nie słucham, ale to wynika raczej bardziej z sytuacji obecnie dzisiejszego metalu, którym zresztą troszeczkę napomknąłem wcześniej, że to się stało po prostu biznesem. I jak coś staje się biznesem, jest popularne, to pojawiają się natychmiast ludzie, którzy chcą po prostu wykorzystać to, nie, żeby w ten sposób się jakby wysławiać takim językiem, a po prostu w ten sposób osiągnąć sukces. Część z tych ludzi myśli, że to jest najłatwy sposób, najłatwiejszy sposób. Czasami tak. Patrząc na niektóre zespoły metalowe, na ich no, bardzo powiedzmy, kiepskie umiejętności instrumentalne, można by tak myśleć, że wcale nie trzeba wiele umieć, żeby osiągnąć sukces, żeby to grać. Tyle, że te zespoły, które choćby napomknę Venom czy wczesny Kreator, kiedy nagrywali pierwsze płyty, to w większości bardzo słabo grali, ale ich emocje powodowały to, że to, co nagrali wówczas, do dzisiaj jest klasyką metalu. I dzisiaj grają lepiej, nawet te swoje utwory grają lepiej, ale w tym przypadku mówię, narzędzie nie zastąpi tego talentu i tego wewnętrznego ognia. Dzisiaj wiele z kolei zespołów, które fenomenalnie grają, ale nie potrafią czegoś stworzyć, co pozostaje w głowie po przesłuchaniu. Po prostu tworzą coś na zasadzie podziwiajcie, co ja gram, a nie wysławiają siebie, żeby ta muzyka była wykładnią, jakby tymi emocjami, zaklętymi w dźwięki czy słowa. Czyli z tego, co mówisz, inne jest nastawienie. Nie mówię. Tak się akurat stało, że dzisiaj to samo jest w metalu, ponieważ metal stał się tą częścią popkultury dzisiejszej. Ja obecnie idę do sklepu z odzieżą bardzo modną i widzę wychodzące panienki w spodniach jeansowych z pociętymi kolanami i w skórach, długie włosy, no imidż metalowy z lat 80. No kompletnie. Ja pamiętam, że za jeansy, które miałem podarte spodnie, to mnie babcia z mamą ścigały. Ja potem musiałem chować te spodnie, wreszcie kiedyś znalazły i tak mi wyrzuciły, że wstyd przenoszę, no jak z podartych spodniach chodzę. Ja sam te dziury robiłem, jeszcze podszywałem czarnym płótnem, żeby wyglądało ja jak też, na skórze. Ja też, takie także same. A dzisiaj proszę bardzo. Ale dzisiaj zobacz, z kolei jak mówisz, jak w innych bardzo modnych sklepach, sklepy oferują odzież metalową z wyimaginowanymi, nieznanymi nikomu logotypami zespołów, które nie istniały i istnieć nie będą. Stawa się konomodem. Dlatego mówiąc tak, tylko że no założenie jest zupełnie inne, bo ja akurat w tym momencie trafiam w modę, tak jakby kółko się zakręciło, stało się modne to, co mi pasuje, za chwilę będzie tylko inaczej, się no, tak zawsze bywa, ale mówię, no dla mnie strój, skóra, na którą zresztą bardzo długo nie mogłem sobie pozwolić, na taką prawdziwą skórę, czy normalne dżinsy, czy buty, wiadomo, nosiło się to, co można było nosić. Ja nie pochodziłem z jakiejś zamożnej rodziny, żeby sobie mógł pozwolić na wizytę w PK, w Peweksie czy coś i już zakupy za grube pieniądze. Ale sobie jakoś radziłem. Poza tym, no bo to było tak, że chciałem mieć jakąś kurtkę, to po prostu albo zbierałem makulaturę, butelki sprzedawałem gdzieś tam w tych okolicach, gdzie ja mieszkałem. Okolice Dworcowej. Tam lubi. Nie, jakiej Dworcowej? Kołobrzeskiej. Zatorze, ale jestem Gitkowska. Ty jesteś z Gitkowskiej, artyleryjskiej. Także tam stadion z Stomilu, gdzie ćwiczyli, tam, ponieważ tak ćwiczył zespół, więc tam pod tym murkiem często sobie tam popijali piwko różne. No, wystarczyło się przejść z tym, a obok miałem skup butelek. Ja wiem, że dzisiaj to śmiesznie brzmi, ale dzięki temu miałem na przykład koszulkę jakąś tam węgierską kupioną albo jakąś płytę. Mogłem sobie kupić. Recyklinę. Czy do pracy na przykład. Bardzo dobrze. Wcale śmiesznie to nie brzmi. Pamiętam, to pokazuje konsekwencje. Pracowałem byłą podstawówkę dwójkę, chyba przez 3 tygodnie pracowałem jako pomocnik, tam kłułem ściany, coś tam, to był pomocnik, łapy rozwalone, bo to przecież nieprzygotowany, nieprzystosowany do takiej roboty, ale dzięki temu też mogłem sobie pozwolić na przykład na wakacje, na wyjazd, na koncerty. Słuchaj, ale tak a propos tak zwanych niezręcznych prac, i nie wiem, czy to prawda, zadam to pytanie, najwyżej będzie afera. Czy prawdą jest, że żeby spłacić długi za miejsce w sali prób, chyba w okolicach klubu Komin, ktoś zażyczył sobie, żebyś pojawił się jako muzyk na studniowce? A tak, tak, no to o tym też jest napisane. No wie. A że to było zaraz jak docent dołączył do zespołu, to był 88 rok. I przełom 88-89. Nie wiem, jak to ulica się nazywa, chyba Knosały. Tak. I tam była gasownia. I był klub chyba Mozaika, nie dobrze pamiętam. Tam była taka rezolutna pani kierownik. I oni mieli pomieszczenie, gdzie można było ćwiczyć.
No i na początku było ok. Pamiętam, że pierwszy raz docent zaczął ćwiczyć na dwóch centralkach wówczas. Żeśmy dostawiali takie tam, jeśli były jakieś tam perkusje, które można było wykorzystać, jakiś tam polmus czy coś tam dostawiać. Docent jeszcze wtedy nie miał swojego zestawu. Jakiś tam wzmacniacz. No i graliśmy, pamiętam, większość Necrolas, to tam właśnie powstało. Mm-hmm. Ten pierwszy Decapitated Saints, pierwszy na dwie stopy, to tam żeśmy tworzyli. No ale w pewnym momencie przyszła pani kierownik i powiedziała, że może, skoro mamy salę, no to może byśmy coś zagrali. No ale co, koncert mam zagrać? No na razie nie mamy nawet wszystkich zespołów, wtedy byłem tylko ja i docent. Mm-hmm. Albo wie, coś musicie zagrać. A ktoś ją tam gdzieś podkręcił, pamiętam, bo pojawił się taki zespół, zresztą w tym zespole było kilku moich znajomych, jeszcze pamiętam z czasów szkoły muzycznej. Tomek Baranowski na saksofonie grał, na akordeonie też. I z nim był również Czarek Alończyk, dżunglem na niego byliśmy, on grał z kolei na basie. Czy znał go jakoś tak na tej zasadzie i był gotowy, żeby w razie czego tam popukać na tym basie? I okazało się, że na perkusji może zagrać Darek Myszkiński, człowiek, z którym ja zaczynałem grać. Właśnie pamiętam, jak siedzieliśmy pod salą Art Rocka, żeby tam wejść na moment, bo czasami jak nie było, domagały bębniarza, a był tylko Krzysiek, tam to pozwalali wejść, nawet pograć na gitarze przez moment, tam zagrać coś, nie? No to myśmy tam weszli i zagrywali. Jak był domagała, to on był tam twardy i mówił, nie może, to próba, to nie można nikogo. Znaczy można sobie było na zewnątrz cztery posłuchać. Mm-hmm. Więc. No i Darek Myszkiński, no, poznałem Zbyszka, założyliśmy Vader i okazało się, że on tak nie bardzo pasuje, bo troszeczkę zasłabuje. On miał ten, no, Darek wcześniej grał w kapelach, ale chałturniczych właśnie było. Miał ten taki beat lekko jazzująco swingujący. I poza tym druga sprawa była tam z kolei, też było ważne, że musi być ktoś z zakładu, był Zbyszek i był taki Daniel, także też niby można grać, ale zawsze się tam jakieś pojawiało. No i tutaj ale pojawiło się w postaci zagrania. Także wyszło na to, że wystarczy, że ja na gitarze zagram w tym zespole tam zebranym takim tą i zaśpiewałeś nasze randewu. Też. Randewu i coś jeszcze śpiewałem. A, Blacka. Wonderful Life, tak? Czy Wonderful, Wonderful Life. Wonderful Life, tak. I wiele innych takich anegdot w tej książce. Przez własną głupotę, bo jak mieliśmy próbę... Determinacja. Dla mnie na początku to padł blady strach, bo dla mnie granie na, że tak powiem, funtami, jak to się funtami mówi, tak. Czyli akordami na gitarze, to było coś zupełnie... Ja zacząłem grać od razu gitara solowa, rockową, jakie tam... Nie miałem pojęcia. Ale koledzy mieli tam zeszycik taki i tam było rozpisane, ponieważ ja miałem dość dobry słuch, więc wszystko brałem tak naprawdę na słuch. Więc sobie przećwiczyłem, piosenkę znałem, cyk, cyk, to tak, tak, tak i potem jechaliśmy z tym repertuarem. Okazało się, że takiego Sylwestra parę godzin to można spokojnie zagrać, bez problemów. Tym bardziej, jak jest obok stolik dla zespołu przygotowany, odpowiedni. To zawsze z odpowiednim na pewno. Słuchaj, całe szczęście, że dzisiaj tego nie musisz robić. I powiem ci, że to było niebezpieczne, bo zauważyłem, jak prosty jest to pieniądz dla kogoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie o instrumencie. Mhm. Zagranie chałtury i to, ile płacono za te parę godzin zagrania, no prostego, to naprawdę nie trzeba się było wcale mocno w ogóle wyświetlać tak naprawdę. To nie dziwię się, dlaczego tak wielu ludzi w to wsiąkło. Kończymy nasze spotkanie pytaniem o 2018, bo kończysz w tej chwili 2017 długą, ciężką trasą i świętowaniem jubileuszu płyty. To też swoją drogą ciekawe, że po 9 latach dopiero wyszedł debiut, a przyszły rok to będzie 35-lecie. Czy masz jakieś pomysły na celebrowanie tego jubileuszu, czy starczy tych jubileuszu? Szczerze, starczy tych jubileuszu, to raz, dwa, że mamy... To będzie bardzo, bardzo ważny rok pod kilkoma względami. Jak zauważyłeś, będzie to 35 lat istnienia zespołu, ale będzie to cały czas 25-lecie płyty pierwszej, dlatego że dla mnie tak naprawdę 93 rok jest rokiem, kiedy my promowaliśmy, graliśmy tę płytę. 92 rok, oczywiście płyta wyszła oficjalnie pod koniec 92 roku, a niektóre edycje nawet w 93 już. Mhm. I myśmy w ogóle nie wyczuli nawet tego momentu, że w 92 roku, że cokolwiek, że ta płyta wyszła. Dopiero 93 od samego początku, kiedy wyjechaliśmy w trasę,
wtedy tak naprawdę się zaczęło. Dlatego dla mnie 18 rok to będzie jeszcze przypominanie też tego debiutu, tym bardziej, że jest straszne zapotrzebowanie. My zagraliśmy najpierw ten jeden koncert na Maryland FS w Stanach. To po prostu niewiarygodne przyjęcie i potem próba na Metalmanie, tam mieliśmy troszkę za mało czasu, żeby zagrać całą płytę. No i narobił się taki harmider, kreator na przykład na trasie teraz, którą będziemy w styczniu grać kolejną edycję razem, to wręcz zapytali nas, czy moglibyśmy zagrać tą płytę. Tak więc to jest część Europy zaledwie. Druga część Europy już się dopytuje, a co oni? Bo my mieliśmy trasę w Europie, ale z nową płytą. Tam nie graliśmy po całości, że tam jedynki. I już się dopytują w Skandynawii, w Anglii. Będziecie z Testamentem, ale z Testamentem mamy pół godziny. Nie możemy zagrać pół płyty. Więc to takie... Cieszę się. No, w sumie dla mnie, no, czy pierwsza, czy ostatnia płyta, to jest cały czas Vader. Jeżeli fani chcą słyszeć starszych płyt, czemu nie? No. Po to zostały nagrane, żeby je grać. Chcemy to wykorzystać ten przy okazji właśnie tego 25 ćwierćwiecza płyty. Ale jest też kolejna płyta, która będzie miała swoje 20-lecie, czyli Black Velvet Blind, to ta trzecia płyta, równie istotna. I chociaż z tą płytą już graliśmy, to był chyba w ogóle pierwszy raz, kiedy graliśmy koncerty klubowe, takie weekendówki pod tytułem Gramy pełny album, tak, od początku do końca. To jest pół godziny zaledwie. Więc Black Velvet Blind to był w zasadzie część setu koncertowego. Więc tu chcemy zrobić na koniec sezonu, czyli to będzie już prawie za rok, jesień 2018 roku, kiedy zrobimy troszkę bardziej wypasione koncerty i z debiutem, i z Black to the Blind. Coś specjalnego jeszcze dorzucimy. I po tych koncertach będzie szlaban, ponieważ w grudniu chcemy nagrywać, bo w grudniu przyszłego roku chcemy nagrywać nową płytę, a więc tak gdzieś od września już raczej nie będzie można nas zobaczyć na scenach. Pojawimy się wraz z płytą gdzieś na wiosnę 2019 roku, czyli no to już będzie za rok. Od stycznia, tak? I będziesz hucznie obchodził wtedy 36-lecie. Nie, grać zamierzasz do końca życia? Przyjdzie moment, że sobie powiesz, czas odpocząć, odwiesić gitarę, znaczy, na mam na... Gram tak długo, jak długo chcą nas słuchać i jak długo mogę grać. No to mam wiesz, nadzieję, że słuchać będą. Mam nadzieję, że fizycznie będę cały czas zdolny do tego. No jak długo będę zdolny, będę to robił, no co innego, raptem ziemniaki zacząć hodować. Nie. Dziękuję ci bardzo. To było naprawdę bardzo miłe dla mnie spotkanie. Wojna totalna to książka, którą polecam waszej władzy. Ciężko ją kupić, powiem ci. Nie jest to już dzisiaj takie proste. Jeszcze mamy troszeczkę egzemplarzy. No, w tej chwili pracujemy nad edycją, ale rosyjskojęzyczną, w zasadzie już napisane. W tej chwili rozmawiamy, w międzyczasie gotujemy angielskojęzyczną wersję. A kto wie, czy nie uda się zrobić wzbogacenie trochę już jakby o, nie wiem, uzupełnienie tych lat brakujących drugiej edycji. Z Jarkiem gadałem i on w zasadzie nie ma nic naprzeciwko. Także jeśli tylko będzie chętny wydawca, żeby powtórzyć zadanie, czy zrobić coś może bardziej, no nie wiem, wypasione w sensie zdjęć, coś dodać, no, czemu nie? Oby. Kto nie słyszał, The Empire, ostatni album, polecam waszej uwadze, ukazał się w ubiegłym roku, dobrze mówię, w ubiegłym roku, dokładnie. A przyjdzie nam rok poczekać na kolejne. Piotr Peter Wiwczarek z grupy Vader był gościem programu Pora Korpola. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.